drugi etap reaktywacji Unreala, Nilevest Farms. Przysłuchajcie się tej muzyce w tym etapie, bo jest naprawdę przepiękna. Zobaczcie, jaka jest tekstura tej trawy. A w oryginalnym było wszystko matowe, znaczy rozmyte. Zobaczcie, jaka jest tekstura tego statku. Jakie te skały wyglądają. Będzie starcie z pierwszym poważnym przeciwnikiem, Brutalem. A tu są te roślinki, które dają 30 punktów życia, jak są w pełni wyrośnięte. To są bandaże, dają 5 punktów życia. A apteczki dają 15 chyba, nie wiem. Odpowiednia muzyka też jest w starciu z przeciwnikami. Jak jest groźny. A, jeden drugiego kurde rakietami poranił. A chciał mnie walnąć. Nie zdążył. Nie trafił. Haha. Tam nie ma w ogóle po co złazić. Albo dobra, zobaczę. Tam można spenetrować jaskinię. Możemy tam wejść. Odcinki będą, jak mówiłem, 10-minutowe. Tam nie ma po co iść. Znowu spokojna muzyka. Ja mam pliki MP3 i ścieżki dźwiękowe z Unreala i dodatku Return to Napali. Nie bez powodu mianuję tą muzykę piękną. Ja się przy niej relaksuję.
O, tu jest Nali. Tak, te istoty, o których wam powiem, że to są przyjazne istoty. Mieszkańcy planety Napali, gdzie się rozgrywa cały Unreal i dodatek Retro to Napali. I nie należy ich zabijać, bo oni za to pomagają ci. Pokazują różne skrypty, w których są cenne przedmioty. O, tu jest nowy przeciwnik. Macki sufitówki, jak ja to mówię. Tentakl. Miotają jakimiś dziwnymi kolcami. Im wyższy stopień trudności, tym wyższe są obrażenia od przeciwników. O, już mnie walną. Ale tu na szczęście jest pancerz, to sobie odrestauruję go. To jest amunicja do nowej broni, do Stingera, ale to dopiero zdobędziemy go w następnym etapie. To na razie tych skrzynek nie należy rozwalać, trzeba po nich wejść na górę po pancerz. O, no i tą amunicję też zbieramy. No i teraz możemy sobie rozwalić. Pociski są bardzo szybkie, tego dyspersyjnego pistoletu. Na razie pochodzimy z tą bronią. Tu będzie jeszcze automat na górze. Znaczy na górze, na dole. Po to tu idę, żeby amunicję wziąć. Będę teraz sobie włączał stoper w czasie nagrywania, żeby wiedzieć, ile nagrywać, żeby było równe 10 minut. Mniej więcej za półtorej minuty muszę skończyć ten odcinek. Dobra, to teraz idziemy na górę, tam gdzie te brutale były. Wracamy się. Tutaj byli skurczybyki. Grafika robi naprawdę piorunujące wrażenie. Przynajmniej według mnie. A kto myśli inaczej, jest głupi po prostu. A to są te wszystkie martwe postacie, gdzie możemy je wybierać i grać nimi. Widzicie, tą metalową nogę ma. No to co, kończę ten odcinek i zapraszam na drugi odcinek. Ciąg dalszy drugiego etapu. Jeszcze sobie tutaj posprawdzam. No, zobaczcie, jakie w ogóle te tekstury są tej podłogi, tych ścian, w ogóle wszystko. No, to na razie.